1965 roku Gordon Moore, jeden z założycieli firmy Intel, dokonał pewnej przepowiedni. Patrząc na historię niezbyt, powiedzmy, długą, z 5 lat, to były te 5 punktów, które znał, które mówiły, jak zwiększa się ilość tranzystorów w obwodzie scalonym. Odważył się na pewną przepowiednię. Powiedział, że przez następne 10 lat liczba tranzystorów w chipie będzie się podwajać co roku. No, w 1975 roku miał już lepszą statystykę, więc skorygował tę liczbę i powiedział, że ta liczba tranzystorów w jednym chipie będzie się podwajać co 2 lata. Teraz bardzo często Intel interpretuje, że ten okres podwajania to jest 18 miesięcy, natomiast sam Gordon Moore twierdzi, że on nigdy nie powiedział, że to ma być 18 miesięcy. On mówił o roku, potem o 2 latach. Wszystko jedno, czy to jest 2 lata, czy 18 miesięcy. Ważne jest, że postęp, wzrost liczby jest eksponencjalny. No i jeszcze może jedna uwaga. Sam Moore oczywiście nie nazwał tego prawem. To jego stwierdzenie zostało nazwane prawem przez jednego z pionierów dużej skali integracji, profesora Meda z Caltechu. Więc teraz, jeżeli patrzymy z pozycji dnia dzisiejszego, to przepowiednia Moore'a sprawdza się wyśmienicie, prawda? Za chwilę będziemy mieli procesory, które mają 1 miliard tranzystorów. Powiedzmy, tutaj jest zaznaczone na niebiesko, bo to jest czas, kiedy zaczęła się moja przygoda z PC. Państwo może wkraczali w różnych innych kwestiach, ale widzimy, powiedzmy, ten liczba tranzystorów, a co za tym idzie, jak gdyby moc obliczeniowa tych procesorów wzrastała eksponencjalnie. Tak samo działo się z wzrostem, powiedzmy, pojemności pamięci opartych o układy CMOS. Prawda? Tutaj dalej są te dane Moore'a, jego pierwsze przewidywanie, tutaj jest jego drugie przewidywanie i to mniej więcej bardzo dobrze się sprawdza. No i teraz, powiedzmy, jeżeli rośnie liczba procesorów na chipie, a to określa moc obliczeniową procesora i jednocześnie przeciętna cena tranzystora drastycznie maleje, to powiedzmy, za tą samą sumę pieniędzy ja mogę mieć coraz lepsze procesory wykonujące więcej operacji, powiedzmy, przystosowane do wykonywania nowych zadań. No i tu jest, powiedzmy, cena z roku 2002, która jest 10 do minus 7 dolara i to już jest, wyprodukowanie jednego tranzystora kosztuje taniej niż wydrukowanie jednej litery wszystkich drukowanych, powiedzmy, rzeczy na świecie. Jeżeli popatrzymy na rozwój wymiarów tranzystorów w układach scalonych, no to oczywiście, jak powiedziałem, takim parametrem będzie długość tej bramki. No i żeby osiągnąć tą wielką integrację, to ta długość bramki musi maleć. Tutaj była mowa o nanotechnologii, więc widać, że klasyczna technologia CMOS wkroczyła w obszar nanotechnologii już przed rokiem 2000. Mianowicie osiągnęła wielkość tych bramek poniżej 100 nanometrów. A to jest, powiedzmy, granica zdefiniowana przez inicjatywę do spraw nanotechnologii w Stanach Zjednoczonych. No i tu są, powiedzmy, przewidywania Intela. To, powiedzmy, ten postęp będzie dalej postępował. Te punkty tutaj naniesione to już są właściwie prototypy, które pracują w laboratoriach, więc najpewniej niedługo będą również dostępne komercyjnie. Więc to, powiedzmy, żeby uzmysłowić Państwu, jak mały już jest ten tranzystor w procesorach, które kupujemy teraz, czyli powiedzmy w technologiach, jak Intel to nazywa, technologii 90 nanometrów, to tutaj widzą Państwo zdjęcie tego tranzystora z bramką 50 nanometrów, czyli długość tej bramki już jest 2000 razy mniejsza od średnicy ludzkiego włosa.
No i jest też 2 razy mniejsza od średnicy wirusa grypy, prawda? Tutaj grubość tego tlenku oddzielającego kanał od bramki jest w tym systemie 1,2 nanometra, 12 angstremów, czyli to jest mniej więcej około 5 atomowych warstw krzemu. No, więc jaką rolę odegrało prawo Moore'a dla rozwoju przemysłu półprzewodników? Prawo Moore'a, jak ktoś powiedział, jest bijącym sercem w centrum tego przemysłu i powoduje jego ciągły wzrost przez wdrażanie nowych technologii, które powodują podwojenie liczby tranzystorów procesora co mniej więcej 2 lata. I to jest jak gdyby prawo, sterowane prawo. Wszystkie firmy, powiedzmy, działają tak, żeby je wypełnić i to gwarantuje jak gdyby wzrost. Więc jak gdyby możemy powiedzieć, że przemysł półprzewodnikowy jest napędzany przez zasadę mniejsze, tańsze, lepsze. To jest bardzo charakterystyczna cecha przemysłu półprzewodnikowego. Właśnie to bardzo agresywne skalowanie. No i przez to przemysł półprzewodnikowy stał się siłą napędową całej gospodarki. Jeżeli powiedzmy gospodarka światowa mimo różnych kryzysów i fluktuacji rośnie średnio 3% rocznie, to przemysł półprzewodnikowy, który też jest poddawany różnym fluktuacjom, rośnie średnio 25% rocznie. Czyli jeżeli będzie dalej rósł w takim tempie, to za 25 lat 50% gospodarki światowej to będzie przemysł półprzewodnikowy. Czy są szanse, żeby się tak stało? No i wydaje się, że tak. Ponieważ sprzedaż urządzeń cyfrowych stale rośnie, sprzedaż urządzeń analogowych stale spada. No i w każdym z tych urządzeń potrzebne są, powiedzmy, obwody scalone, chipy. Tu jest właśnie w okolicach roku 2005 został osiągnięty taki punkt przecięcia, w którym sprzedano więcej kamer cyfrowych niż analogowych, prawda? I tutaj jest dla innych produktów. Z drugiej strony zachodzi jak gdyby konwergencja różnych przemysłów. Przemysłu, powiedz, maszyn liczących, telekomunikacji, digitalizacji wszystkich urządzeń. I ta konwergencja powoduje jeszcze dodatkowy wzrost. Więc oczywiście, jak Państwo doskonale wiecie, sam doskonały hardware jest niczym bez dobrego software'u, dobrego oprogramowania. No i tutaj w dziedzinie software'u obserwujemy też eksponencjalny wzrost w stosunku cena-jakość. Pozwolę sobie dowolnie przetłumaczyć price performance. I tutaj podałem Państwu przykład, mianowicie oprogramowania do automatycznego rozpoznawania mowy. Jeżeli w roku 1985, 20 lat temu, cena takiego programu była około 5000 dolarów, zasób słów, którym dysponował program, który mogliśmy nauczyć program, to było 1000 słów. Trwało to około 3 godzin, nauczenie programu tego słów. To tyle w roku 2000 możemy kupić podobny program za 50 dolarów, który ma w swoim słowniku 100 tysięcy słów, no i czas nauki jest około, powiedzmy, 5 minut. Także tutaj też mamy do czynienia z eksponencjalnym wzrostem. No to oczywiście taki silny, eksponencjalny wzrost technologii informatycznych powoduje też zmiany w sposobie uprawiania nauki. Przez to, że mamy potężne komputery, możemy przeprowadzać rozsądne symulacje komputerowe, które stają się bardzo użytecznym narzędziem w poznawaniu i rozumieniu rzeczywistości. Następuje też informatyzacja matematyki. Tutaj przykładem może być na przykład sposób, w jakim przeprowadzono dowód twierdzenia o 4 kolorach. To jak gdyby wszyscy też to odczuwamy, następuje zmiana w sposobie życia poszczególnych osób. Jako jeden z przykładów można tutaj podać, że następuje zacieranie się, przynajmniej czasowe zacieranie się pomiędzy życiem zawodowym
pracą, a prywatnym, prawda? Coraz częściej pracujemy w domu, jak gdyby to nie... Tak samo to dotyczy nie tylko naukowców, ale na przykład sekretarek, menedżerów, dużej grupy ludzi. No i to wszystko pozwoliło Gordonowi Moore sformułować następujące zdanie o przemyśle półprzewodników. On powiedział, że to już nie jest nie tylko przemysł. To jest ekonomiczne i kulturowe zjawisko, zasadnicza siła w centrum, w sercu nowoczesnego świata. Teraz zachodzi pytanie, czy uda się ten eksponencjalny rozwój utrzymać. Optymiści mówią, że prawo Moore'a to już jest właściwie piąty paradygmat dotyczący maszyn liczących. Tutaj powiedzmy mamy czysto mechaniczne urządzenia oparte na karty dziurkowane. Tutaj mamy okres powiedzmy maszyn opartych o lampy elektronowe, tranzystory, no i nowoczesną technologię CMOS. Optymiści twierdzą, że jeżeli uszła para z jakiejś technologii, to przychodziła zawsze nowa technologia, która była dalszą siłą napędową, powiedzmy, rozwoju technologii informatycznych. No ale znane są też scenaria, kiedy następuje, powiedzmy, nasycenie, prawda? Gdyby sieć kolei w Stanach Zjednoczonych rozwijała się tak jak na początku, to by były całe Stany pokryte kolejami, prawda? A w pewnym momencie nawet jest mniej niż było kiedyś. Tak samo jest na przykład taki scenariusz obserwujemy w prędkości samolotu pasażerskiego. Prędkość dźwięku okazała się barierą, której powiedzmy nastąpiło nasycenie. Więc oczywiście też mamy bariery. No i mamy, powiedzmy, bariery natury technicznej w klasycznej technologii CMOS. Bardzo ważnymi takimi barierami jest wydzielanie ciepła albo pasożytnicze przecieki prądu. Może to jest dla Państwa interesujące. Tutaj jest gęstość wydzielanej mocy na jednostkę powierzchni w różnych procesorach Intela. I obecne procesory Intela wydzielają tyle mocy na centymetr kwadratowy, co mniej więcej dysza rakiety. I dużo więcej niż w reaktorze jądrowym. No więc tutaj powiedzmy na pewno gdzieś szybko napotkamy jakąś barierę. Jaką mamy lekarstwo powiedzmy na te problemy? No i tutaj już powiedzmy jest bardzo dużo zastosowań, w którym modyfikuje się klasyczną technologię CMOS i przechodzi do tak zwanej nieklasycznej technologii CMOS, która polega głównie na zmianach konstrukcyjnych urządzeń. Ale mamy też powiedzmy bariery fizyczne. Jeżeli będziemy ograniczali długość tej bramki, tak jak powiedziałem, teraz używamy 100 elektronów do przełączenia pomiędzy stanem 0 i 1. No ale kiedyś dojdziemy do takiej sytuacji, kiedy będziemy mieli do dyspozycji tylko jeden elektron do tego przełączenia. No i są optymiści, którzy mówią, a to pewnie też da się obejść, no ale powiedziałbym, że rozsądniej jest tutaj postawić na qubit, czyli na quantum computing, gdzie powiedzmy mamy superpozycję dwóch stanów kwantowych i praktycznie nieskończone możliwości tych stanów. No i oczywiście są bariery ekonomiczne, psychologiczne i prawne, które wymagałyby może innych osób do dyskusji. Więc jak gdyby wydaje się, teraz to już jest slajd, który Państwo dzisiaj rano widzieli. Właśnie to jest jak gdyby prognoza Intela. Więc do roku 2011 oni już wiedzą, co będą robili. To są wszystko procesory, które już istnieją w laboratorium jako prototypy. Czyli ta długość bramki osiągnie około 10 nanometrów. Problem jest, co będzie potem. No i to jest oczywiście bardzo interesujące zagadnienie. I właściwie o wszystkich możliwościach słyszeli Państwo już na tym kongresie, ale tak jak na przykład o możliwościach komputerów kwantowych wczoraj, o nanorurkach i o elektronice molekularnej czy o kropkach kwantowych dzisiaj. No i o spintronice usłyszą Państwo jutro.
Więc to, ja bym powiedział, że to jest świetna sytuacja dla fizyki. Jest bardzo duży rynek na badania naukowe. Nie wiadomo, która z tych technologii zwycięży. No, a może być tak, jak twierdzi mój kolega z roku pracujący w Amsterdamie, Tomek Gregorkiewicz, który po angielsku wyraził to Silicon Forever, czyli powiedzmy, zostanie silikon. No i powiedzmy, pozwolą Państwo, że podsumuję. I chciałem tu Państwu pokazać, że przemysł przewodnikowy poprzez swoje motto mniejsze, tańsze, lepsze powoduje znaczące zmiany cywilizacyjne. I w chwili obecnej jest rzeczywiście trudno podać istotne techniczne lub ekonomiczne przesłanki, które by wskazywały na koniec tego ekscytującego, eksponencjonalnego wzrostu technologii informatycznych. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pytania, komentarze. Proszę bardzo. Ja mam takie dwie historyczne uwagi, które bym dodał. Mianowicie sprzedaż, jak się przybijał tranzystor w Stanach, to w latach 50. sprzedaż lamp elektronowych rosła przez całe lata. W 58 roku osiągnęła szczyt swój. Dopiero potem zaczęła spadać. I przyczyną tego był między innymi program kosmiczny amerykański, który zaczął wymagać, żeby lżejsza elektronika była. Trudno jest. No a szczególnie w latach 60. program Kennedy'ego, prawda, z człowiekiem na księżyc, to wtedy były bardzo duże pieniądze poszły, żeby obniżyć wagę. A druga uwaga historyczna dotycząca Czochralskiego, mianowicie Tyler Little, którzy zastosowali jego technologię do produkcji krzemu, w ogóle nie cytowali prac Czochralskiego i prawdopodobnie Czochralski by popadł w zapomnienie. Dopiero koło 70 roku ukazał się duży artykuł Williama Shockleya, który przywołał do życia tego, ułożył to, że jednak to była technologia Czochralskiego i od tego czasu Czochralski właściwie no, został, prawda, no tak, ale przywrócony do w pamięci. O, jego praca była o cynie, cynku i trzecim metalu, o którym zapomniałem, a którą tutaj cytowałem. W każdym razie, jak się czyta, powiedzmy, artykuły ludzi, to niektórzy stwierdzają, ze zdziwieniem ostatnio czytałem, że ktoś w Bell Lab zajmował się wzrostem krzemu, więc jak gdyby, że to on jest ojcem technologii, jest dość powszechny. Dziękuję za... Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tak, ja mam taką też uwagę historyczną, bo pan profesor Majewski tam wspomniał o komputerze ENIAC. Otóż komputer ENIAC to nie był pierwszy komputer zbudowany na świecie. Komputer ENIAC powstał w roku 1946 w Stanach Zjednoczonych, natomiast 3 lata wcześniej, jeszcze w czasie II wojny światowej, Anglicy w ośrodku dekryptażu Bletchley Park zbudowali komputer o nazwie Colossus. To była właśnie pierwsza maszyna elektronowa, licząca, programowalna, oparta na lampach elektronowych. Były dwa modele Colossusa. Pierwszy zawierał niecałe 2000 lamp elektronowych, drugi zawierał około 3000. Dlatego o tym wspominam, bo jest tu pewien taki wątek z Polski. Mianowicie Bletchley Park zajmowano się łamaniem szyfrów niemieckich, między innymi szyfru Enigmy. A ten szyfr Enigmy został złamany tutaj w Warszawie przez Rejewskiego, Rożyckiego, Zegarskiego. Oni opracowali jeszcze wtedy mechaniczne urządzenia, tak zwane bomby kryptologiczne i inne. Przekazano to Anglikom i Francuzom tuż przed wybuchem wojny w 1939 roku, również tutaj w Warszawie i oni to potem ulepszali, zwłaszcza Anglicy. I właśnie te bomby kryptologiczne się rozrosły się do niebotycznych rozmiarów i one właśnie potem po zastąpieniu przekaźników tych mechanicznych, elektromechanicznych przekaźników lampami elektronowymi przekształciły się, można powiedzieć, w Colossusa. I druga jeszcze taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o tą niezawodność pracy ENIAC-a, tam pan profesor podawał, że to było 116 godzin. Otóż podobny problem był w przypadku Colossusa, dlatego że lampy elektronowe, które były tam stosowane, to były lampy radiowe. I teraz jak jego wyłączali, bo on pożerał ogromną ilość prądu, te lampy się niestety przepalały. Więc wymyślili bardzo prosty sposób na bezawaryjną pracę Colossusa, po prostu go włączyli i on szedł przez cały czas, aż do momentu, kiedy już to łamanie szyfrów nie było potrzebne. Dziękuję za
bardzo rozległy komentarz. Ja tylko może powiem, że tych trzech polskich matematyków, oni złamali kod Enigmy w sytuacji, gdzie były używane trzy tarcze. Pod koniec wojny Niemcy już używali 7 tarcz, więc jak gdyby, powiedzmy, to oczywiście była wielka, wielka pomoc, ale to i tak była gra trochę jak gra, złamanie tego kodu. Mimo tego komputera, ja podałem tylko jeden z typowych. Tutaj było gdzieś pytanie. Panie profesorze, ja się chciałem o taką rzecz spytać. Czy pan profesor nie uważa, że trochę przedstawiona w ten sposób ta historia elektroniki, że postęp jest motywowany tylko i wyłącznie przez to, że mamy coraz mniejsze te elementy elektroniczne, czy to nie jest trochę tak, jakby się pan profesor zasugerował oficjalną wykładnią firmy Intel, że przecież to wszystko można zrobić postęp inaczej, nie musimy tego pomniejszać, możemy inteligentniej łączyć te elementy. Przecież procesory Intela to nie są jedyne procesory na świecie. Nie tylko Intel je produkuje. Może inne firmy znalazły lepsze metody, niekoniecznie przez zejście do rozmiarów takich, że pojedyncze atomy stanowią bramkę logiczną. Całkowicie się zgadzam, jak gdyby, jak pokazałem przykład tego liczydła, jak pan, czy ktoś znajdzie taki system, powiedzmy, ten stan rachunkowy układu, jak go zrealizować, ten jest powiedzmy dużo możliwości. Tak samo nie wiadomo, co będzie potem. Ta, powiedzmy, co jest fascynujące, że powiedzmy przez tyle lat tak dobrze funkcjonuje zgodnie z jakimś przepisem i jak gdyby dominuje gospodarką światową. No, więc jak gdyby... Ale... Dziękuję bardzo. Mam takie pytanie, czy są zrobione jakieś oszacowania co do mikroelektroniki pracującej w warunkach silnego napromieniowania jądrowego? Czy... Na pewno są, wie pani, bo... Coś wiadomo na ten temat. Wiadomo jest mało, bo głównie takie badania prowadzone są dla celów wojskowych, żeby chronić taką aparaturę przed napromieniowaniem. W związku z tym, jak gdyby mnie nie są znane publikacje, ale na przykład Tomek Gregorkiewicz, który zajmuje się napromieniowaniem, mógłby pani, może mogę go odesłać do panią, do niego, mógłby dużo, dużo więcej powiedzieć. Dobrze, dziękuję. Proszę państwa, czy jeszcze jakieś uwagi byście państwo mieli? Jeśli nie, to ja zapytam jeszcze już, Jurku, czy w tym wzroście, który pokazywałeś, on dotyczył wyłącznie krzemu, jak rozumiem. Jaki wkład jest do tego wzrostu od nowych materiałów, do arsenku galu chociażby, czy też struktur niskowymiarowych? Czy to jest znikoma część ciągle w tym postępie, czy już znacząca? Tutaj? Znaczy tutaj to są, powiedzmy, tylko procesory CMOS, więc całkowicie krzem. Powiedzmy. I jeżeli chodzi o rynek, powiedzmy, jest tak, że w tej chwili procesory, same powiedzmy takie wody scalone stanowią gdzieś, no powiedzmy, około 120 miliardów dolarów jest rynek. To jest, powiedzmy, dochód narodowy Polski jest 160 miliardów dolarów dla porównania. Natomiast cały rynek produktów takich elektronicznych, końcowych, użytecznych, to już jest około 1200 miliardów dolarów. Dlatego to oczywiście tam wejdą wszystkie inne komponenty. Powiedzmy, handy mają też i powiedzmy procesory oparte o arsenek galu. Powiedzmy, też istnieją na rynku, no ale powiedzmy nie są dominujące. Najszybszy procesor taktowany rzędu 500 GHz jest właśnie zrobiony w Illinois i powiedzmy jest to heterostruktura arsenek galu i INGAS, stop indus z arsenkiem galu. Także powiedzmy cała optoelektronika to jest, powiedzmy, nisza nieumieszczona tutaj, prawda? Tyle, że to jak gdyby się napędza, powiedzmy, ten procesor jest praktycznie w każdym końcowym produkcie, który teraz kupujemy, prawda? No ale oczywiście są jeszcze inne, ja nie mówiłem o całej fizyce półprzewodnikowej, mówiłem, powiedzmy, o roli krzemu w rozwoju tej fizyki półprzewodnikowej. Bardzo, proszę państwa, w tej sytuacji proponuję, podziękujmy jeszcze raz. I w zasadzie moglibyśmy uznać naszą sesję za zamkniętą, ale rozumiem, że znów głos oddaję organizatorom. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, pan profesor Wojciech Gawlik, animator sesji Fizyka dla poetów, kucharzy i biznesmenów, zaproponował, aby na jego sesję zaprosić naszą noblistkę, panią Wisławę Szymborską.
No i taki list wspólnie z profesorem Gawlikiem oraz z panem prezesem Maćkiem Kolwasem żeśmy wystosowali. Prawdę mówiąc, nie liczyliśmy na to, że pani Wisława Szymborska przyjedzie, znając jej skromność i nieśmiałość. Dostaliśmy w zamian następujący list, który pozwolę sobie odczytać. Wielce szanowni profesorowie, z miłym zdziwieniem, ale i z zakłopotaniem dowiaduję się, że jestem jako poetka zaproszona do uczestnictwa w sesji waszego zjazdu. Fizyka to dziedzina dla laików niezmiernie trudna, a ja właśnie takim laikiem jestem. Co gorsza, nie rokuję już nadziei na poprawę. Ale wiem, że dzięki stałym postępom w waszych badaniach świat staje się zjawiskiem coraz bardziej fascynującym, a życie ludzkie zyskuje coraz głębsze tło. Oby tylko na tym tle nie pojawiły się już nigdy chmury w kształcie grzyba. Przesyłam uczonemu gronu wyrazy podziwu, szacunku i sympatii oraz życzenia dobrego wina na zakończenie obrad. Podpisano Wisława Szymborska.